walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi, ofiarnie ratują ludzkie życie i ich mienie. W Żabnicy trwa zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie Wójcie, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Wielki szacunek dla wszystkich tych, dzięki którym mieszkańcy Węgierskiej Górki, całej gminy, mogą czuć się bezpiecznie. Ja zawsze mówię, że jeżeli chodzi o straż, to strażakiem jest po prostu człowiek wielki. Dlatego jest człowiek wielki, bo on pomaga drugiemu człowiekowi. Ale pomagając drugiemu człowiekowi, również naraża swoje zdrowie i swoje życie. I tacy ludzie są wielcy. I ci ludzie, którzy tam za mną stoją, dzisiaj jesteśmy na zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnicy, to są właśnie wielcy ludzie i im chwała za to, co robią, za to, że bronią nasze mienie. Nasze straże pożarne w zeszłym roku wyjeżdżały 183 razy do pożarów, do innych zdarzeń. Można powiedzieć, że co drugi dzień gdzieś nasza straż ratowała mienie, ratowała zdrowie, dobytek naszych mieszkańców. Panie Wójcie, już wkrótce jednostka OSP w Żabnicy wzbogaci się o nowy nabytek. No myślę, że na pewno się wzbogaci o nowy nabytek, czyli lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Będzie to Toyota. W tej chwili już jest, że tak powiem, wybrana, karoseruje się. Za kilka miesięcy przyjedzie tutaj do Żabnicy i strażacy będą mieć po prostu nowy sprzęt. Z jakimi zagrożeniami spotykamy się najczęściej na terenie gminy Węgierska Górka? Pożary, połamane drzewa, powodzie, jakieś zagrożenie na ten, no i jak zwykle, wyjazdy do wypadków samochodowych. To jest czwarte spotkanie, za nami już trzy spotkania, które odbyły się po kolei na terenie gminy Węgierska Górka. Krótkie podsumowanie. Tak, to jest już ostatnie spotkanie, bo już w OSP Cięcina, Węgierska Górka i Ciesiec takie spotkania, takie zebrania sprawozdawcze były. Dzisiaj mamy ostatnie tutaj właśnie w Żabnicy. Krótkie podsumowanie jest takie, że gdybyśmy byli na takim spotkaniu Ochotniczej Straży Pożarnej, ja jestem na każdym, i zobaczyli, jak wspaniale jest prowadzona dokumentacja, jak wspaniale jest prowadzona sprawozdawczość w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, to bylibyśmy po prostu pod wrażeniem. Także ich działalność jest udokumentowana, ich praca społeczna jest udokumentowana, ich wyjazdy są udokumentowane. Także wzorowo jest to wszystko prowadzone. Ewa Jeremicz, Beskid Life.